Chcecie mi powiedzieć, że. Recall video popoga. Chcecie mi powiedzieć, że. Jest Evron, który ma moderatora, który pisze do dziewczynek nieletnich i. I jakby. I Ewron wiedział o tym od roku, tak? Jakby to chcecie mi powiedzieć. Drama 16-letnich dzieci. Tylko właśnie problem to jest jakby. Okej, okay, dobra, zobaczmy, czekajcie. Not Stongs, xddd. E tam, aż tak to nie. Nie wiem, to ten Teriox to jest on, chyba tak? To jest on. Eee, to jak ty ten dekolt miałaś, że tak patrzył? No ale miałam właśnie aż tak, bo ta koszula jest za duża i ciągnie ją do góry, ale wiesz, Jezu, kawałek skóry. No słuchaj, zawsze coś. No tak, tylko że mi nic nie było widać, chyba. I kurczę, jego baba stała obok. Chyba. Pokaż to ocenie, kappa. O mój Boże, infiks. I to jest... Dobra, zobaczmy. Moderator Ewrona wypisuje do dziewczynek co za oblech. Eee... Moderator ma 27 lat. Jest rok starszy ode mnie. Chyba. Pokaż to ocenie, kappa. Pokaż to ocenie, kappa. Jaki tekst! Kurwa, pokaż to, cenię kappa. Jezu, masakra. A dziewczynka, a dziewczynka ile ma? Ja nie wiem właśnie ile dziewczyna ma. Może tutaj coś będzie wiadomo więcej, ale... Znaczy, jakby ja już, wiecie co, ja już jestem na etapie takim, ja mam 26 lat. I ja, będąc w gronie osób, które mają 20 lat, czuję się jak kurwa dziadek. Jak totalny po prostu dziadek. Absolutnie, jak ktoś ma 18, 19, 20, 21, jest, ja, czu, ja normalnie, broda, kurwa, tutaj taką laskę i ja już nie rozumiem tych ludzi, co jakby w innym języku mówili, więc Gen Z. I, dla, I dlatego to już jest dla mnie mechanizm na zasadzie taki, żeby trzymać się od takich dzieci z daleka, kurwa. Chociaż oczywiście to nie jest reguła, jest tak tylko gadam. Jest bardzo dużo ogarniętych ludzi, co ma 20-21 lat, albo nawet i mniej są spoko, więc, więc ten... Ale no jakby pisanie, ma, jakby pisanie do, do dziewczyn w internecie to jest, to jest tylko... To jest... Aż, aż po prostu... Ja pierdolę na czym? No nie wiem. Jakie incelstwo. Oj In dole, jakie incelstwo. No jezu, incelstwo. Dlaczego pokazujemy to? I dlaczego w ogóle poruszamy ten temat? No właśnie, chciałem o, byłem się dowiedzieć. takie zachowania. Były moderator, przepraszam. Były moderator obecny VIP, No, stracił moderator <laughs> kiedy? Wczoraj WIPEK. <laughs> A z VIP. Są te screeny no kurwa nie są z wczoraj, są trochę starsze. Okay. Są troszeczkę starsze. Wczoraj stracił od no to, no. No, no to dobra, stary, to pedo VIP, moi drodzy. Easy. Nie. Bardzo, jakby, jakby ktoś nie wiedział, VIP to jest very important person, czyli bardzo ważna osoba. No Zatem... dobra, pokaż dalej, dalej screenka, dawaj. Pierwszy screenek, drugi. Oj, wolisz nie wiedzieć. Oj, no nie wiem. E tam, myślę, że jak większość, no ale ja właśnie częściej niż większość. Jak py... I jak pytasz, jakie propozycje mnie by interesowało, no to nie da się inaczej myśleć, więc lepiej ty powiedz, jakie masz propozycje, niż ja będę... N ...niż ja będzie bezpiecznie dla ciebie, xD. Zobaczcie, jak dostanę w ryj. not stonks. CO JEST, CO ON PISZE, CO ZA GOŚĆ, CO... Czekaj, co? To ona ma mu zaproponować, co mu pokaże, czy co? Nie wiem, ja nie rozumiem. Swój kryje swego, nie wiem, nie mam pojęcia. Okej, okay. oj, wolisz nie wiedzieć, czekaj. Ale wiecie co, wiecie, dziwi mnie postawa, znaczy, może nie tyle, co dziwi mnie postawa, ale znaczy, że jakby są autentyczne, jakby to też, pamiętajcie, że to działa w dwie strony czasami, tak tylko mówię. Bo teraz ktoś powie, o, victim blaming, o, kurwa. Ale jakby są dziewczynki, które rzeczywiście na coś takiego mimo wszystko idą, nie? I to też ja myślę, że, że nie tylko należy piętnować się piętnować osoby, wiecie, starszych gości, którzy ten... I, I baby też. I dziewczyny też do młodszych chłopaczków piszą. Ale powinno się też edukować osoby, które ogólnie tak po prostu, żeby nie, nie wchodzić w takie tego typu konwersacje, nie? I, i, i to, jest, to jest... To jest jeden z powodów, dla którego, kurde, kontrola rodzicielska jakby wydaje się być totalnie słuszna, taka, taka wiecie, taka agresywna, nie? studentka do spirala, no co, właśnie, kurde, no, no tak, no właśnie, nie przerywaj, bo oglądamy, będziemy do jednej, dobra, dobra, no dobra. Nie wiedzieć, oj, nie wiem, ja ten myślę, że jak większość, no ale ja właśnie chcę części niż większość. Jak pytasz, jakie propozycje mnie by interesowały? Częściej niż da się większość. Na się myśleć, więc lepiej ty powiedz, jakie masz propozycje niż Ile nie ona nie ma lat, powiedzcie mi? Dla ciebie. W trakcie, jak dostanę rejnot. To, to, to jest marzenie 95% to jest facetów? To jest stosowana te, technika na Nice Gaja, czyli na zasadzie, że e, na zasadzie, że generalnie jestem miły, generalnie jestem kochany, jestem taki okay. biedny, poszkodowany, tak chciałbym zobaczyć cyca trochę. No, to... <laughs> ja wiem dalej Jakie takie No, może byś mi pokazała, bo ja bym nigdy nie widział. Albo w bieliźnie Ciebie zobaczyć, bo nie musisz, no, nic się nie stanie, jeżeli nie wyśle, ale byłoby fajnie. Chociaż wiem, że byś nie chciała mi wysłać czegoś takiego, ale słuchaj, no piękna jesteś, no chciałbym zobaczyć. Dziwi mnie to, dziwi mnie to strasznie. Też bym patrzył. No tak, ja bym pewnie dostał łeb, a ja co? No kurwa. A co byś chciał? No, to by od ciebie zależało. No, to by od ciebie zależało. się nie dowiem. A nie wiem, jestem otwarta na negocjacje. Stary, kurde, ale przecież to jest. O mój Boże! negocjacje. Dobra, słuchaj. Dobra. Czego? Kurwa. Dobra, słuchaj, mała, tu masz zdjęcie mojego pindola. Robisz pałę, albo nie. <śm> jak, jak Borewicz, słuchajcie, kurde. E elegancko, ty, ale ja znam. Jak bardzo otwarta. Bo to w sumie w, w pełni od ciebie zależy moja droga. Czyli nie jesteś pewna, jestem. Ale widzicie, i to mnie dziwi. Jakby, czy ona, ona po prostu jest w pełni świadoma? I specjalnie ciągnie jego w ten sposób, żeby później to opublikować i zrobić dramę, bo najwyraźniej tak to wygląda. E, więc ona to zrobiła celowo i jakby bardzo dobrze, no bo jakby skoro gościu ma ciągoty do mało laty, to, to jakby ona na tyle się okazała, że pociągnęła to i, i wiecie, go gdzieś tam nakryła. E, ale to jest taka trochę taka technika, wiecie, w zasadzie jeżeli masz gdzieś tam, wiecie, otwarty dom, nie, znaczy nie wiem jakby to opisać, żeby to źle nie zabrzmiało, ale wiecie, jeżeli macie coś takiego, że to jest coś na zasadzie, jakbym wziął 100 zł, 50 zł, celo, celowo 50 zł wziął, postawił na ziemi, a później tylko czekał, aż ktoś podejdzie i, i tak, tak zerknie na to, 50 zł podniesie, a on później ty złodzieju, ty złodzieju, ty! Yy, daj mi 50, złodzieje! Okazja czyni złodzieja, więc jakby. Zastanawiam się jak, jak to jest w świetle prawa oceniane takie zachowanie, nie? Czyli takie totalne bejtowanie, bo przecież są specjalne chyba tam nawet organizacje, które zajmują się tym y, łapaniu pedofili, tak? Czyli po prostu mają jakąś tam panią, czy tam gościa, który y, pisuje z takim, umawiałem się, a później gościa, kurde, zwijają do lodówy i do tego, nie? Więc to ma 14 lat! U, kurwa! Czu, yy, yy. Czekamy, kurwa Co jest ty? Ja pierdykam, 14 lat posrało go? Zjajem do loduwy. Ja pierdykam, co jest? Ja nie wiem, jeszcze otwarta otwarte negocjacje. Jak bardzo otwarta? Bo w sumie pełni od Ciebie zależy moja droga, czyli nie jesteś pewna. Jest. O nie. No to na jakiej propozycji jesteś? Otwarta. Jezu. <gryw> Tworzą profili i czekają, aż sam się ktoś odezwie. Oni sami nie piszą do facetu dorosłych, więc to już jest pierwszy sygnał, oh. że coś się nie. Tak, tak. Znaczy, ja absolutnie nie tłumaczę, dlatego że, że jeżeli ktoś ewidentnie ma takie ciągoty i jakby wystarczyło wystawić go na taką okazję, yy, nawet taką fejkową i gościu to złapał, to znaczy, że jakby pojawiła się taka prawdziwa okazja, yy, żeby do, do takiej prawdziwej jakiejś młodej dziewczyny napisać, a później zrobić coś yy, niefajnego. To, jakby, absolutnie ja tutaj nie bronię w ogóle żadnych, kurde, yy, pedofili, ani nic takiego, kurde, absolutnie walić prądem takiej osoby yy, i to tak, wiecie, tak, nie mamy żadnego wyroku na ten, bardziej tak, tak, na, na zasadzie takiej, że po prostu piętnować, nie chodzi mi o to, żeby ich przykuć do chociaż, yy, wiecie, no, to, to zależy tego, wyobraźcie sobie, jakby wa wasze dziecko było w ten sposób, a, oh, kurwa, nie mogę, nie mogę, tak. dobra. To są tutaj trzy pierwsze, przechodzimy dalej. Trzy pierwsze, zobaczmy dalej. Dobranoc. Nie napiszę, kociaku. Jaki jest problem w ogóle? że Dlaczego w ogóle czytamy te wiadomości? No Chyba właśnie to dlaczego? ludzi, które cringeują. Uwaga, bo druga osoba jest niepełnoletnia. O oh jest. I druga osoba jest niepełnoletnia. I tutaj chodzi o niepełnoletnia, że niektóre podobno były bardziej niepełnoletnie niż inne. Zatem trochę wykręca mocno. Troszeczkę Nie wykręca napiszę, mocno. Kiedyś to później o, jakaś inna osoba się o tym dowiedziała. Tak, napisałem, kiedyś, to później inna osoba się o tym dowiedziała i napisała do Ewrona, że mnie zgłosi na policję. Tak? <noise> ja pierdolę, co jest XD? No więc muszę trzymać język za zębami. Ech. <noise> Ale typ, co za typ? Muszę trzymać język za zębami. Inna osoba, patrzcie. Nie napisałem, napisał. Zobaczcie na niego. On już Chłop sam wiedział. Pisze do innej osoby, pisze, że nie napisze kociaku. I jeszcze wspomina o tym, że już miał za to przypał. Ja pierdolę. Wspomina o Co za, tym, że już miał powiedzieć. za to przy przypał. Co za gorsze. Zatem to już było wcześniej informacja na ten temat u streamera. I już koleś wiedział o tym, że coś z tym jest nie tak. Już inna dziewczyna powiedziała, że kopoda na policję, ale no tak, dalej tak. To idzie. To nie jest na Siema, zasadzie. Stary. już że... pół roku mniej niż trzy. To nie jest na zasadzie, że mniej chłop jest tuleją i zrobił tak z jedną dziewczyną i że zrobił to jeden raz. Sam się pochwalił tym kretynem! się odjebało mu, może, może się nie masturbował od dwóch tygodni i po prostu tak już nim trząsło, że już. Ja myślę właśnie w drugą stronę. Myślę, że on się masturbował od dwóch tygodni. Zaczął wypisywać takie głupoty. Nie, nie, nie. Sperma na rękach, słuchajcie. On już. Rękach, to, słuchajcie. On już to, to, to już nie on, to już jego plemniki zaczęły sterować ręką kurde. Wcześniej to zrobił. On ma 20. Ile on ma kurwa lat? 27. To jest 30 i... lipca. Stracił moda. Stracił moda, ale dostał w 11 września. No zajebiście. No, Jaki no zajebiście. Kumer. Fajna moderacja. Zawsze no. zostajemy jeszcze handlarze narkotyków, mordercy ludzie. Czat, kto jest? Jakby, czy mamy tu jakichś morderców yy, na czacie, moderatorów morderców? Ale oczywiście sprawa zostanie zakopana pod dywan i nikt nie będzie o tym wspominać i ignorujemy sprawę co nie, może, su okay. może suchar zrobi analizę, co tak, nie? Tak, ja? ja powiem tak. Srani, muszę was zbanować. Ja powiem tak: Le. Fujka, no. Czemu jak grałeś kiedyś Mordo, w Detroit, ty to do... znałeś że zasubowałeś? ponad rok temu to jest kurwa 30 lipca 2020. Mordo dostałeś podziękowania, nie ma. Dobra, miałeś... zobaczmy dalej. Nie Ta emotka mi się z czymś innym kojarzy. Hm. Hmm. A okej. Okay. Ha, ha ha ha, co? Że stulejarstwo? To on jeszcze fetyszuje swojego tego pracodawcę, moderatora. On jeszcze. Kurwa, tu chodzi. Fetyszuje postać swojego pracodawcy, nie rozumiem. Ja pierdolę. To Czy jest kurwa. Next level. To jest next level. To wchodzimy troszeczkę wyżej. No dobra, nie rozumiem o co chodzi z bananem. O chuj tu chodzi, nie rozumiem. A jakieś fotki. Ty, a widziałem, że gdzieś Co, byłaś. Chciałem być. Swoją, jaki kurwa jebany przegryw. Jezu. Na chujku. Swoją? Dziewczyny, dziewczyny, dziewczyny. Ja pierdolę swoją i jeszcze tchica daję. <laughs> swoją? Jezu się drogi. E, właśnie nie swoją, ale wiatr. Ja oj, smutny, zobacz. Smutny, smutny kotek czat. Smutny kotek, bo nie zobaczy dupy. Dwunastolatki, kurdecz, czternastolatki, tragedia. Znaczy jedno, co mogę powiedzieć, to to, że dla mnie przerażające jest to, jak zmieniły się czasy. I na zasadzie to, to nie tak, że ja odnajduję w tym, jak ten, to dla mnie jest po prostu przerażające. Jak bardzo dzisiaj młode osoby wyglądają dorosło. Znaczy, powiem tak, jak ja miałem 14 lat i moje koleżanki miały 14 lat, wyglądałyśmy jak pierdolone dzieci, które wyszły dopiero co z piaskownicy. Dzisiaj te 14-latki wyglądają jak kurwa jakieś, nie wiem, jakieś z, z prosto z, ze studiów dziewczyny czasami. Więc to jest w ogóle Znaczy, chodzi tutaj, jest jakby moda, jakieś wszystkie inne takie rzeczy, i to jest dla mnie tak posrane, nie że, że jak, jak te dzieciaki w zasadzie funkcjonują, nie, że tam rodzice tak ten, nie wiem, jakby dzieci nie byli dziećmi, nie, a jeszcze na dodatek, kurde, nie wiem, idą, idzie gdzieś taka grupa, odpalałem na głośnik, kurde, i ostatnio było tak, że ja z córką właśnie zajechałem gdzieś do miasta, zaparkowaliśmy sobie, wiecie, wkładam monetki, do tego wychodzę, idą jakieś tam dziewczynki, takie, no kurwa, no nie wiem, no 4, 13 lat, no to to max było, nie, idą z głośnikiem i jakieś rapsy, i, i, i tam... I wtedy on kurwa powiedział, że me, me, me i, i śpiewają to, i wiesz, przekleństwa, wszystko tam takie. Co się dzieje, kur. Jezu, masakra, nie? To no, jest ja sobie po ryjcu, no nie wiem, kurde. Jak się wchodzą z tobą na miasto, przecież tak to wyglądacie. No wiem, wiem. Chodzi z placu zabaw, to go zatrzymują i pytają się, gdzie są jego rodzice. <grywka> tak jest, ja nie wiem, kurde. 15, jak plus 20, tragedia. Uważajcie, nabijcie chłopaki. Dziewczyn. Jeżeli apel do wszystkich dziewczyn. Nie, ja myślę, że u mnie siedzi całkiem sporo dziewczyn na streamie no. z jakiegoś powodu. Pracodawcy, Jeżeli... to Ewron mu płaci? Czy skarbówka o tym wie? Bo jeśli nie, to jest to temat na kolejną aferkę Fajer. <laughs> 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 Jaki kurwa, 60 w tych donate'ach. <laughs> słuchajcie, oh ważna God. informacja. Jezeli on był świadomy ile na ma lat. Pisze, wydaje mi się, że, że tak. Mu tylko otrzymywanie waszych zdjęć i chodzi o waszą ale to uwagę. Jak tu ktoś wpłacił? Na Daru, poczekaj, wpowie, już patrzę. 13 złotych. A mogę mu nasrać do ryja jak ty w szkole do torebki nauczycielki? Nie kurwa. No to nieźle, nikt jeszcze ogarnął więcej kontentu później. Dobra, dobra, dobra. No, no dawaj. Jeżeli macie relację, gdzie druga osoba. Znaczy to ja już też to mogę powiedzieć. Jakby, jakby ja na szczęście mam taki przywilej, że nie mam takiej. Jakby to rzeczy... bardzo dobrze, że Mandzio wygłosił ten, ten swój tutaj wywód. Dlatego, że no jakby jego widownia rzeczywiście składa się z osób, które mogą być w grupie wiekowej zagrożonej, która może być podatna na coś takiego. U mnie na szczęście rozmawiamy tutaj z ludźmi, którzy są, że tak to powiem, po tym drugim spektrum, czyli mamy tutaj starszaków, można by powiedzieć, nie? Starszaki, gigaczady, wielkie dorosłe chłopaki i, i, i dziewczyny, bo też tylko jakby Rudzik i Moniczka. Czy, czy ile jest dziewczyn na czacie? Tak serio pytam, bo wydaje mi się, że są tylko dwie. Ja myślę, że więcej niż 10 nie ma dziewczyn, tak mi się wydaje. Z 576 i... i i, i, i dziewczyn będą z 10, myślę, że będzie. Heniek, ja. No tak, no to wiadomo, kurde. O kurwa, spadło mi tej Pelikowski. Ja jestem. Dzięki Chat, że mogę na was liczyć, kurde, żeby wprowadzić cudowną statystykę, nie? Oparcie Aniela jest to na pewno, widzicie, proszę bardzo, jest elegancko. Nie, nie, ale tak serio, tak serio, to już nawet abstrahując od tego wszystkiego, jakby nie. nie, nie. Po pierwsze, powiem wam tak. Nie ma nic złego w tym. Żebyście poznali jakąś dziewczynę Czy to przez internet i inne takie rzeczy Absolutnie nie ma nic z tym złego Jakby zawieranie znajomości Czy to na miejscu, czy przy... No tak jest, kurde Ile osób ma, że poznało jakąś żonę Ale na litość, kurwa, boską, Jakby... Jakby pisanie w taki sposób To jest takie Bycie takim po prostu, kurwa, debilem Że to absolutnie szok Hej, może wysyć mi foteczkę, kurwa <laughs> chciałbym zobaczyć twoją. Po pierwsze upewnijcie się, jakby wiadomo, że rozmówczyni e, jakby jest bardzo ważna, czy jakby jest w waszej kategorii wiekowej, bo to jest absolutnie tego. E, bo to, jakby wiecie, no, przez internet nie jesteś w stanie zobaczyć kogoś. No, no nie wiem, na, na przykład wy nie jesteście dalej pewni, ile ja mam lat. Może ja mam 16 lat. Ha? Jakby, no, 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 no niestety, no, jakby to jest proste pytanie, nie? Powiem tak, najgorsze jest to, jeżeli taka osoba Powie, że ma 18 lat, a nie ma 18 lat, ale tu już wtedy zupełnie inna jest kategoria, bo ta, ta dziewczyna robi to świadomie. Natomiast, i tak, mimo wszystko, po prostu bądźcie w spokoju, ale na pewno nie w taki kurwa sposób, nie? Że jakieś fotki, że coś tam, nie ma nic złego w utrzymywaniu, kurwa, relacji z ludźmi, i tak dalej, i tak dalej. Tylko, no nie jak takim jest, jesteś kripo, kripo, kurde, kripo pedo, jak tutaj ten Terex, bo to już jest totalna tragedia, nie? Już, już ten stropola. Ile jest kobiet? A ile... Ale ja wiem, jak to wyjdzie, kurde. A widzisz mnie? Już widzę. A moja żona ogląda to samo w drugim pokoju. E, pozdrawiam! Pozdrawiam, Aniela. Jedyne co od was chce, to wasze zdjęcia i wiadomo w Jak ja chłopak chce poszukać się dziewczyny w internecie, nie, w Tinder, a, Facebook. A, ale wiecie, to u nas też jest, jakby na czacie też U nas na czacie też wywiązało się parę relacji tak swoją drogą, jakby ktoś nie wiedział. Jakby, jakby jest parę par, które wyrosło z mojego czatu, że tak to powiem, z mojego community. Więc to jest bardzo fajne, da, można, tylko kurde, to trzeba robić z jakimś umiarem, no umiarem normalnym i tyle, nie trzeba pisać do losowych tego, no. W kontekście, nawet jeżeli podbudowuje to wasze ego, nawet jeżeli podbudowuje to waszą samoocenę na zasadzie, że ktoś was docenia, ktoś widzi was atrakcyjnymi, ktoś wam, wiesz, robi coś takiego, nie idźcie kurwa na to. No to, no, to na jest, pewno instrukcja, nie jest instrukcja. Z takim typiarzem, który jest tego samego. Ale to to prawda. Jeżeli, jeżeli Wy w ogóle prosicie już o jakieś zdjęcia i w ten sposób ten, to, jest, to jesteście przegrywani. Znaczy powiem wam tak. Jakby to inaczej powiedzieć. Jeżeli, jeżeli prosicie o zdjęcia w taki sposób, jak. o kurwa, he, he, kurwa, pokażę, kurwa, tak bym chciał zobaczyć ciebie, kurwa, ten, to, to jest tragedia. Znaczy, jakby. Czy jest jakiś. nawet jeżeli nie. jakby znasz tą osobę już trochę czasu, ale nie wiesz, jak ona wygląda? Chciałbyś zobaczyć, jak ta osoba wygląda. Czy jakby to jest jakiś y, problem, żeby tak tego zapytać się? I to nie na takie, w zasadzie, pokacyce, kurwa, dupsko, tylko nawet po prostu takie, takie że wiedzieć, jak wygląda. Na zasadzie takie, jak, jak, jak na przykład w Gildii kiedyś, tak już opowiadałem, mieliśmy taki thread na forum gildyjnym, tam w 2010 roku i tam można było publikować swoje zdjęcie, żeby każdy wiedział, jak, jak to wygląda, nie? kraju, czy cokolwiek, czy można poznać... Miesiąc wspólny, yeah. jest tak, że taki typa, typia zbiera od was wiadomości, zbiera od was te zdjęcia i później wam grozi, grozi że to opublikuje, jeżeli przestaniecie to robić. To też taka jest prawda. O kurwa, to też prawda. naprawdę Zniszczyć psychikę, zniszczyć. To też życie. prawda. To dużo d... przypadków, bo dziewczyn, które po prostu żeby się do dowartościowa... I to jest najgorsze, bo gościu, wiecie, wykripuje gdzie w szkole taka siksa mieszka, jakby gdzie, gdzie chodzi w, do jakiejś szkoły, później to roześle i masz przesranę, nie? Zgadzały się na taką Czy dodałeś się jako zdjęcie koniecznie? Tak, na tak. To, tak. O, oczywiście swoje tak. zdjęcie coś, ponieważ one się czuły lepiej, samą sobą czuły się bardziej akceptowane, bardziej ja docenione. A później ta osoba, która dostała to, groziła im, że jeżeli nie będą wysyłać dalej. Okej, okay, no rozumiem. Co tam jeszcze? No było. Zobaczmy tutaj. To już sześć miesięcy. Naprawdę Proszę dziękuję bardzo, ci, Mandziu, ja. za wszystko, za umilanie dni i wieczorów, za poprawę humoru i przede wszystkim za Walenie poprawę konia, stanu do psychicznego. Dziękuję. No i kiedy się doczekam fotki? Może jutro, czyli nigdy. Będzie jutro, jasne. Dzisiaj też miało być. Nie Jeszcze robi były wyrzuty. moje zdjęcia. Skurwysyn. Jeszcze skurwysyn robi wyrzuty. Ja pierdolę. Co? Kiedy doczekam się fotki? Może jutro, czyli nigdy. Hmm. Będzie jutro, jasne. Dzisiaj też miało być. Ale giga, powiem wam, ale normalnie giga creepsong. Kurwa, jaki kripol. Jakie posrane czat. Dobra, pytanie teraz jest takie, czy Ewron o tym wiedział, bo skoro tutaj jakby ktoś podkablował już raz do Ewrona, właśnie z jego tematem coś, to znaczy, że Ewron musiał wiedzieć, że on sobie tak grasuje, więc. Czemu nic nie zrobił? Umyj siuraka, towarzyszu, bo sprawdzają na sali pełnej lekarzy, żołnierzy i ładnych pielęgniarek. Uważaj, żeby ci podczas badania nie stanął, bo wtedy it's over dla chłopa. To w nie sensie niezależnie od tego, czy dziewczyna chciała to robić, czy nie chciała tego robić. Chłop stosuje tutaj kurwa szantaż emocjonalny. Ja pierdolę, też, też by tak głupio, jakbym poszedł na przykład na badanie siuranie. nie? I jakby pan doktor mnie dotykał i bym stanął, kurwa, ty trochę przypał. Trochę straszno bym powiedział. Stosuję tutaj szantaż jest, i co, emocjonalny. I co ja mam mu powiedzieć, nie? Mam mu się w oczy spojrzeć. Wchodzi na psychę. Naciska. W sensie, on ma 27 Sam lat. Kurwa, nie ma wytłumaczenia na to. Nie ma kurwa wytłumaczenia. Chłop ma 27 lat, druga osoba Pod jest starsza, jest kurwa dzieckiem. Jest dzieckiem. Jest jebanym. No dobra, może złe określenie. Jebanym dzieckiem. Może lepiej, złe określenie, nie jak chciałem to dokończyć. Jest po prostu dzieckiem. Okej. Okay. Do you like what you see? O, blaszka, oj, dramka, blaszka, dramka, blaszka. Ale możesz tutaj być. Dobra. Otóż. Wojtek chyba myślał, że. O, kurde, popatrz, tu jest jakieś. zebranie. Była na bicie. Twoje słuchacie z. Y, Dominiką, <śmany> i ona cię pana zaczesowała, jak leżała sam. Z... otóż. Wojtek chyba myślał, że on śpi. Wojtek to jest Stereoks. Okej. Okay. Czekaj, będziecie musieli mi powiedzieć? Czekaj. Czy będę brzmiał jak demon. I generalnie ja wtedy powiedziałem mu, że mamy... Czy, czy brzmiałem jak demon, czy jak bardziej jak dziewczynka? Wtedy generalnie poprosiłem o zdjęcia. No i ona mi wysłała te zdjęcia. Zwoliłem sobie wtedy konia raz. I już obiecałem sobie, że nigdy więcej tego nie zrobię. Oj <grym> dziewczynka? Co jest, kurde, serio? Okej. Okay. Wojtek to jest steroks. I zaczął ją obmacywać od stóp do głów i tego co wiem, to chyba całować. I co? jakby najgorsze jest to, że ona wtedy nie... CO?! Boże. Co?! Jeszcze raz, chwila, moment. Teraz już tak, dobrze. No. Otóż Wojtek chyba myślał, że ona śpi. O, jak leżała z... ja, hmm. Jeszcze raz, kurwa, dobra, stu... okej. Okay. Była na bicie. Z Wojciechem, z Dominikiem i ona Cię chyba nawet jak leżała z a no. Otóż Wojtek chyba myślał, że ona śpi. Wojtek to jest Terjoks, Wojtek to jest stereoks. I zaczął ją obmacywać od stóp do głów i tego co wiem, to chyba całować. Dobra, dobra, on po prostu szukał, czy ona ma jakąś broni to jest bardzo, jakby, jakby nie ma, to jakby upewniał się po prostu, czy może spać bezpiecznie, bo mu jeszcze podleżnie gardu trzeba sprawdzić, wiecie, bo to jakby, jakby się nadział, nie wiadomo, nie? I jakby najgorsze jest to, że ona wtedy nie spała i wszystko czuła, ale była zbyt sparażowana, żeby coś zrobić. I, gdy na... Wiesz, I teraz taki powinien być taki, taki typowy, kurwa, idiota, powinien to tu mówić. No, bo po prostu jej się podobało, nie wiadomo, kurwa, nie? Podobało mi się, dlatego kurwa leżała, nie? Przesrane. Pisała chyba tam, nie wiem, po dniu czy po dwóch dniach do niego o tej sprawie, to, to napisał do niej, że był pijany, i że był głupi, i że przeprasza. I to tyle. Aha. Ja. Ale na szczęście nic więcej się nie stało. Co się tak, zmacałem, nie? Jak ją obmacywał. 27 lat, kurwa. 15 lat. Takie rzeczy, że musi się umyć, że cała pachnie nim i że Jezus to, e? to jest takie obrzydliwe. Nie wiem. Znowu się obudziłem ten. wczoraj znowu ostro zachlałem. Obudziłem się w róże razem z 15 latką, kurde, kiedy napierdalało mnie w krzyżu. Gdybym mi coś takiego ktoś zrobił, to mi przykro. musiałeś. Przesrane ty, ej. Jezu, ale to jak to? Ktoś wpłacił tutaj ogromne pieniądze. Mycha, 10 złotych. Jak ja się cieszę, że jak byłam młodsza, to nie było takich influencerów jak Kamuś czy eksmoderator. Eksmoderator, obecny VIP. Obecny VIP, ale to podkreśla, to znaczy, że tam dalej będzie jakaś dramka większa w takim razie. Ale no to posrane jest ty. Eksmoderator, obecny VIP. Trzeba to zaznaczyć, że ta osoba. Co ma z tym wspólnego poza tym, że padło akurat na jego Discordzie? Że ta osoba była od dłuższej pory jego moderatorem i ta allegations już wyszło dawno temu. Allegations. To która była dawno temu. Sam Terios wcześniej powiedział, że już było zgłaszane do Evrona. No to, sam to powiedział, no że tak. Że już było zgłaszane do Evrona, że pójdzie na policję. I to. nic nie zrobił. Allegations. Dopiero ten moderator został wczoraj wywalony. Dzisiaj jest VIPem. Wczoraj został wywalony. Przepraszam bardzo. Niech ktoś głośno powie, że za to kurwa powinien polecieć permban i wyjebanie ze społeczności. I tyle. Bremu witam. A ile ona lat ma? z właśnie. Niepełnoletniej dziewczyny. Niepełnoletnie dziewczyny, podobno. Podobno, no to Witaj, Bremu. Siema. To ma znaczenie, czy to jest niepełnoletnia dziewczyna, czy niepełnoletnia. Oh, jest, taka. Dosyć mocne. W ogóle to też nie jest aż. dobre, w, w sumie. Jakbyś chciał też jakieś informacje, to możesz napisać, jak ona miała, Shady. Shady też miała to z Wojtkiem, tylko że oni byli w kinie i to wszystko. Półtorej roku temu Aime Szymko pisał o tym do Ebrona, a miał wymianę. Czy Szymko to nie jest najwyższy tam subgifter jakiegoś czasu, pamiętam, że był w tej społeczności największym subgifterem, a potem on przeszedł do innych Fortnite? Znaczy ja nie wiem, właśnie ja nie wiem. Tak w sumie, ten moment, w którym dla ciebie większym autorytetem i gwarantem bezpieczeństwa jest streamer, niż kurde służby, które mają się tym zająć. Czy ja nie wiem... Bo, znaczy, ja wiadomo, że to do Evrona trzeba zgłosić, nie? Jakby trzeba, jakby to, żeby on też wiedział, nie? Ale jakby to, to od razu na policję, pyk, drugi dzień, pyk, pyk i let's go, ...streamerów, bo ja go często widzę właśnie w Top Daneli... Czy te... on w ogóle był z dziewczynami w pokoju? Nie mam pojęcia. Ale powiem wam tak. Ja znam takiego typa jednego. I chyba też będę musiał zainterweniować, powiem wam. Mhm. Mm no, no, powiem Wam. Przecież nie wiem, kurwa, mat. znaczy Chodzi o to, że jak mamy takiego predatora, to gości może zmanipulować wydarzenia w ten sposób, żeby doszło do takiego czegoś, ale kurwa, ja też trochę mam wrażenie, z drugiej strony, że naprawdę brakuje takiej edukacji i takiej, takiego, takiego ogarnięcia dla tych właśnie. Yy, tych, tych, osób nieletnich z tej, tej generacji Gen Z, którzy siedzą właśnie na tych, kurde, streamach, żeby też, kurwa, trochę ogarniały, bo dla nich to jest kurwa, to wypisze, a później, kurwa, dochodzi do tragedii i jest przejebane, nie? W zasadzie, kurwa, trochę takiego stanowczego podejścia, i ja nie wiem, jakby... Czasami mam wrażenie, jakby to było, kurwa, traktowane jako jakaś taka beka, kurwa, a później nagle jest wielka tragedia, jakby dziewczyny... I kurde, chłopacy, nie róbcie tak. Nie, nie, jakby nie dopuszczajcie do takiej sytuacji, bo to Wy jesteście głównym motorem napędowym tego, tego. Wystarczy powiedzieć: nie, nie odzywać się, zablokować, whatever, nie? Nie wysyłać żadnych kurwa zdjęć pod żadnym pozorem. Coś wiecie: znaczy takich, takich wiecie na zasadzie roznegliżowanych i tak dalej, i tak dalej. W ogóle najlepiej unikać, jak już, ale nie wiem, nie wiem. Teraz jest w mhm. Głupi jestem, do tego doszedł alkohol. O czym y chciałaś pogadać. O sobocie. I jest pytanie, to dlaczego? Ech, hmm? głupi jestem, do tego doszedł alkohol, przepraszam. Przepraszam, to niezbyt zbyt. zbyt w... W nie nie mam ma... tego świadomość. To dobrze, chociaż tyle, chociaż tyle. Tłumaczenie się alkoholem. Nieźle. Po... To znaczy, ja powiem tak, to nie jest tak, że jeżeli się ktoś upije, to nagle zaczyna... Alkohol, kawał, nie... no, no właśnie o to chodzi, mi, Monika, nie? ...kontroli nad sobą i nie wiadomo, co się dzieje. To jest podszytek gdzieś głębi w mózgu. To jest podszyte gdzieś głębiej w mózgu, że. A Apolko... czy znaczy wiecie, znaczy chodzi o to, że. Wiecie, no mamy tutaj do czynienia właśnie z nieletnimi, z ludźmi, którzy nie do końca mają jeszcze, że tak to powiem, ukształtowane swoje poglądy, swoją osobę, jakby to wszystko, jakby takie jest, jest takie burza hormonów, jakby burza takich, wiecie, emocji, gdzieś tam to dorastanie, to wszystko gdzieś tam składa się na jeszcze bunt wobec rodziców i tego wszystkiego. No i możli, możliwe, że właśnie dochodzi później do takiej sytuacji, nie. E, jakby może te nawet dziewczyny, te 14-15, one nie rozumieją nawet, co się do końca dzieje, tylko po prostu jakby. Idą mnie. Znaczy, to, to, to dobrze tak jak to mówi, to nie chodzi o to, że ona sama jest tego winna, tylko rzeczywiście ona jest ofiarą, dlatego że jakby nie jest ona w stanie w tej sytuacji odpowiednio zareagować, bo jakby nie ma w ogóle doświadczenia, jak może zareagować, nie? W zasadzie ja się w coś takiego i macie starszą osobę, która wywiera presję. I jeszcze koleżaneczki później się jeszcze kurwa głupie pojawiają i tak dalej, i tak to już jest już przejebane, po prostu przejebane, i jakby rozumiem trudność tej sytuacji w postaci tego, że nie jest w stanie podjąć stanowczej. Ten pamiętajcie, że to jest kurwa dziewczyna, która jakby bardzo często nie wiedzą, kurwa, jakiej muzyki słuchać, albo jakiego streamera w danym momencie oglądać, bo kurwa, i to jest koniec świata, albo, albo że tam jest z z zrobienia zadania domowej i znowu mi pizdę wstawiła, więc. O... Jakim cudem jakaś 14-latka? To nie, nie wiadomo, czy to jest 14-latka, ona może mieć więcej, kurde, może 16, 16 lat może mieć, 16-17 lat, coś takiego, może 15-16-17, obstawiam, coś takiego, więc... Kocholu nagle włącza ci się, że o spoko, wciąż mogę się oczywiście, się to, wczynę, to, to nie zmienia to nie zmienia faktu, tylko ja to bardziej tak mówię na zasadzie, jak ja miałem 16 lat, to mi rodzice pozwalali chodzić na jakieś tam imprezy do kolegów, gdzie też tam, yy, kurde, oni się popijali, bo ja w ogóle oczywiście nie piję. Ja nawet wam opowiadałem, że, yy, że ja byłem właśnie takim wykluczeńcem trochę, bo ja nie popierałem tego, że ten koledzy piją. Ale wiecie, no tak 17 lat to już jest tak, że już tak któreś zaczyna, nie. O, to kurwa nie jest wymówka, to kurwa nie jest wymówka, i tyle. No dobra, dobra, no nie jest wymówka oczywiście. Jezu, nie. ale to jak ciebie jak najmniej widoczne? Nawet nie wiesz, jak mi głupio, gdybyś po prostu powiedziała nie, to od razu bym odpuścił. Mam nadzieję. I to jest właśnie to, gdybyś powiedziała nie, i widzisz, i on ma takie ciche przyzwolenie i jest taka niezręczna sytuacja i gościu jedzie. Ale to, to nie. to Jakby... Szczerze? To właśnie w tym chodzi o to, że ty jesteś tą starszą osobą, masz 27 lat, może jesteś kurwa piwniczakiem przegrywem jebanym, ale to ty jesteś tą starszą osobą od podjęcia tego, a jakby, jakby o to chodzi, że jakby ona jest usprawiedliwiona tym, że jest jeszcze za młoda, żeby była w stanie odpowiednio zareagować, ty już takiego wytłumaczenia nie masz, niezależnie od twojego stanu, w jakim byłeś, dlatego że ty jesteś starszą dorosłą, kurwa, osobą, która ma 27 lat, która powinna w tej sytuacji powiedzieć, nie, a nie polegać kurwa na 15 żeby ci powiedziała. Jak ją kurwa zbajerowałeś? No kurwa, co za debil. Może by ci się nie przypominało? Ja, gdy miałem 16 lat, miałem dziewczynę młodszą ode mnie o 3 lata. Sam. Czy to już jest pedofilia, czat? Zerwałem całą znajomość bez słowa po kilku miesiącach, bo czułem okay. się obrzydliwie ze świadomością. Ile ona ma lat, mimo że całkiem dobrze się nie znaliśmy. Postaram być, być dla ciebie jak najmniej widoczny, żeby ci się to nie przypominało. Ja pierdolę! Jezu, co jest? Co ja oglądam ty? Co ja oglądam? Ale to jak to? A to ten typ obmacywał obcą no. dziewczynę, bo chyba jeszcze o jeden. Pięć złotych. Mam tyle lat, co on i nie wierzę, że można takie coś odwalić. No trzeba być debilem. W sensie przejdzie ci by the way. No, że ci przejdzie to wszystko. Mam nadzieję, że przejdzie. Ja pierdzielę, co jest? Taka tam niech trauma przejdzie, nie? Tam Kur... Ale jazda, co jest, jak Katar, słuchajcie, może jakieś Zresztą, tabletki to nie są nie na to. jest sytuacja na zasadzie, że jedna strona powiedziała tak i druga. No co się o to, że jest pewnie, czy jak bremo. E, Czekaj, hmm. no patrzeć się można, rozmawiać też, no, ale dalej bym się wahała. Dalej to wiem, że nie. Dalej to wiem, że nie. Tym bardziej, że odległość. A patrzeć na co? Nie wiem. Teoretycznie, może teoretycznie możesz na wszystko. A w praktyce, a w praktyce trochę cięższa sprawa. To znaczy, hmm, a co byś chciał? A co mogę, a co mógłbym chcieć, a nie wiem. No, postawi jakieś, jakieś granice. Ja pierdolę. Już ci wytłumaczę sytuację i wytłumaczę sytuację dla wszystkich. Sprawa wygląda na, e, następująco, że e, chłop były moderator, bo wczoraj stracił. Czy on jeszcze do niej pisał? Na zasadzie nawet po tym co się stało? Co? Ja pierdzielę. No to go nazywajmy. Nie były, bo wczoraj stracił. Moderator Ewrona od ponad półtorej roku wypisywał do różnych dziewczyn. generalnie, je, giltripując je, giltripując je o to, żeby wysyłały mu swoje zdjęcia. No, żeby trip, specjalnie no, specjalnie fotki, fotki siebie dla niego, żeby pisała do Ewrona, że pójdzie na policję z tym. Okej. Okay. To, to była o tym wiedza. Ma no, 10... Jest krewetą, więc Nie, nie, ma 10 lat, ma dla, podkoloryzowa pewnie. dla podkoloryzowania pod dodam, że pewna osoba straciła moda tylko za to, że mówiła cringe osobom, że zwanuje ów osobę na wszystkich kanałach. Ten mod stracił swoją rangę po tygodniu, a jak się jest wiadomo od półtorej roku. Ciekawy staw. No? Widziałem Chcę piszesz, bardzo mi miło, no ale jeszcze znaczy, miło, no nie wiem, co powiedzieć na to. Jak teraz moja relacja z nim? Moja relacja nie istnieje. Moja relacja przestała istnieć. Pod koniec kwadratowej masakry była jakaś próba odbudowy tego, jak Among był, ale odmówiłem. Już nie chciałem. Ale co, z, z Evronem? O. Oh. Chciałem. Moja relacja od bardzo długiego, długiego czasu jest. O! Oh. Nie była zdrowa dla mnie. Dla mnie nie była zdrowa ta relacja po prostu. No dobrze, no roz, rozumiem. No nie wiem, a co mogłoby ci poprawić humor? W jakim sensie? Nie wiem. Po prostu, po prostu tak. No ale po prostu nie rozumiem. Snapki jakieś na przykład. No, nie, no niby da się zrobić. A coś jeszcze? Ja pierdolę. Jestem smutny. Wyszli snapka cipki. O boż. No chyba jeszcze w dokładki. O kurwa nieźle. O boż. Oj, ciężko by było, czemu? Bo na niektóre rzeczy jesteś za młoda, no w sumie prawda, no właśnie, no ale nie smutaj, na niektóre, czyli nie wszystkie, na jakie, no właśnie, nie wiem, no właśnie, jebany kurwa, Wykorzyst. Co za ja pierdziele! Gdzie ja żyję? Co to ma być? ...jestuje tutaj na 11 kwietnia Niebany kurwa wykorzystuje tutaj po prostu to, że dziecko... No ale mamy, mamy autentyczny... I właśnie to jest to, że, że ta młoda osoba... Ja pamiętam, ja pamiętam, jak ja byłem podatny na różnego rodzaju rzeczy, jakby będąc jakby... Chodzi o to, że jakby presja, środowiska i tak dalej, jeszcze... Ja na tyle jeszcze miałem tak, że potrafiłem się postawić temu, ale jakby wiem bardzo dużo, że po prostu kurde tego, jakby, jakby presja społeczna była i to mocna, nie? Co się komuś przypodobać? No no niestety no. Jebany to, jak to? Ktoś naprawdę to ogromne pieniądze. Co za kurwisz, Ważna Jebany? wiadomość 5 zł. Dzisiaj napiszę do ciebie maila, w którym rozwinę tą wiadomość, ale w lutym roku 2020 pisałam maila. Ewrun odpisał, prosząc o screeny wiadomości terio. No proszę o tego maila. Wysłałam je i nie dostałam odpowiedzi. Więc proszę, ci wysła kurde 500 zł, żeby wiadomość przekazać. Co to ma niby być, ty? O, lik włosków. No, fajnie, dziękuję. Oj, włosy to tylko wymówka, żeby więc, żeby więcej buźki zobaczyć. Nie, tym razem troszkę więcej było easy. Isn't? No właśnie, easy, kurczę. Ewro, ja fajny content. Ja to zawsze mówiłem. Ja powiem jeszcze raz. Bardzo, ja bardzo. Lubię sobie czasem obejrzeć streamy Wrona. Dobrze się na tym bawię. Uważam, że prowadzi dobrze streamy. Uważam, że jest dobrym streamerem. No weź proszę, może kiedyś. A może dziś. A może nie. Czemu? Nie lubię pokazywać twarzy i nie mam żadnych fotek. Możesz zrobić. No nie, wyg no, nie no wyglądam okropnie. Jestem pewien, że nie. Oj, a jednak. No pokaż. Ale po prostu z powodu tego, jak wygląda. Gościu jest jak jakiś Pokemon. Wiecie, wiecie, że... Szczerze? W ten sposób? Ja, mając 15 lat, może pisałbym do mojej 15-letniej koleżanki z klasy. Jak już, ale no kurwa. A chodzi nawet nie, że to bym pisał, tylko w taki sposób, jakiś Pokémon. Ej no, poka! Sytuacja niego, sytuacja poka! Jego społeczności i no weź odpala. poka! Nie mogę, po prostu. Po prostu. Czyli piszę, że wygląda jak 12-latka. Co chciałbyś? z tego jakieś konsekwencje i wnioski. Pokaż Czolicho. Licho ma być niestety. pokazane? Zaraz. Chwila, chwila, moment. No dawaj, dawaj mi to zdjęcie. Dziś było wcześniej? No weź Czad, weź się pokażcie. Nowe poka, poka. Ja Mamy fajny content. Była akcja yy, na gitar. Podejrzysz później to screen. Albo gdzie podaj... O nie, nie, zobaczcie jeszcze dużo. O nie, Gucio jeszcze się pojawił. Fuck. mm tam Suchara. No nie, Gucio. Albo w jakąś jak paczkę w to, Tutaj ogromne pieniądze. Joshi Coing. 5 zł. Jako iż mam permbana za ki do głosie. Jos i weź się tego. Ja się Gucia emotka wydaje. A no i miłego streama mam. Moderator Ebrona. Ezyn, uh, oh. kurde. Kurwakolwiek zdjęcie 14-letniego dziecka, na chuj ci to! Po co ci to? Po co ci to? Coś jest na łeb. Coś jest na łeb, nie tak. Nie wiem, znaczy, ja wysnuję taką teorię, znaczy, może to już jest potwierdzone naukowo, ale chodzi o to, że jakby jeżeli ktoś nie jest w stanie, jakby, jakby ma poważne problemy ze sobą jakieś kompleksy różnego rodzaju, może dostawał kosza, może jest nieatrakcyjny, a nie wiem, no cokolwiek. I, jakby jest mu trudno znaleźć kogoś w swoim przedziale wiekowym, dlatego że to jest po prostu trudniejsze dla niego. Bo, jakby nawiązywanie relacji na swoim poziomie yy, bo jest dla niego za dużym wyzwaniem, to po prostu szuka tego w, pośród po prostu łatwiejszych targetów, tak? No, no, no łatwiejszym targetem będą właśnie takie niezdecydowane ma małe dzieciaczki yy, i kurde, no małe, no małe dzieciaczki, no kurwa, no trochę. Tak, które powagi, no już 15-16 lat, to już jest takie wiecie. To nie jest tak, że 17 lat dziecko, kurwa, takie wiecie, małe dziecko, 18 lat nagle, kurwa, wielka, dorosła osoba, no to już mamy takie. To nie jest tak, że nie wiem, jak ja mam 21 maja, no to, to 20 maja mam 17 lat, jestem kurwa dzieckiem, takim turbomałym, a, a 21, wiadomo. To... Natomiast jakby, no to jest nic innego jak. Nie wiem, pokaż jakieś swoje słabości, Nie wiem, ja nie, ja nie rozumiem w ogóle mechanizmu Nawet nie chcę rozumieć, nie chcę w ogóle rozumieć, bo tu, tu nie ma nic do zrozumienia i nigdy nie będzie niczego, co jesteś w stanie zrozumieć, jeżeli chodzi o pedofilię i jeżeli chodzi... Ten nie, nie ma żadnego wytłumaczenia i nie ma żadnego zrozumienia i tyle. Nie ma, w ogóle, kurwa, nie ma. Pokaż, bo nie uwierzę. O kurwa, kurwa spierdalamy! ci wysłać słodkiego kotka albo pieska, myślę, że to lepsze. Nie, ja pierdolę. To nie jest, to nie, jest, to nie jest, oczywiście szorski jakby, to nie, to nie jest ten, jakby, najlepszy, chodzi o to, o kwestie prawne, czy nie są może być bardziej ogarnięte, ten, tak, 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 to chodzi o kwestie prawne, no, jakby, idealnym dowodem na to, że, 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 ten, jest to, że ten gościu ma 27 lat, a się nie zachowuje, kurwa, jakby ma 27 lat, rozumiecie. on ma problem poważny, myślę, że tutaj, no, będzie jakieś, kurde, mam nadzieję, że się no, zwędzą. No nie, wyglądam okropnie, jestem pewien, że nie, no pokaż. No pokaż, kat. Czat pokażcie! Zdejście się ładny ten masakra. już wiecie, też już pod 3 dziechy podchodzisz, nie? Tragedia. Dziewczyny. Dalej subuje Blaszka. A to wiem. Łukasz Ukeś... Modewrona prosił o nudesy i te Młodych dziewczynek. No to wiem. To wszystko jest na Twitterze. Oho, myślałem, że coś poważnego. <laughs> Ale podsumował, kolejny dotrzały ty. <laughs> Nic się stało, proszę się rozejść. Wiem, myślałem, że coś no. to Co kurwa? Co kurwa? Oh my god. Co kurwa? Ale dobry gość. Ja pierdolę. Co to są za... Ale to widać, że to jest społeczność po prostu jakaś taka niedokurwiona, powiem wam, absolutnie. Coś gdzieś przy procesie robienia może tego. Ja pierdolę. Mo może w trakcie, gdy mama była w ciąży, to tata jeszcze gdzieś tam ten i tym kutachem po czole było robione. Za mocno. Łukasz o tym wiedział, bo siedział rok temu, jak była sprawa z dwoma dziewczynami, które z... Nie wiem, nie mam pojęcia. Z nami siedziały. Zajemliście. Tam masz Stygio czegoś się spodziewałeś? Pamiętaj, że Ewron to mój kolega? Ja wiem sobie ale, jakby, to jest mój taki kolega na zasadzie takiej, że to jest. Jakby. Ja nigdy go nie widziałem. Robiłem z nim jedną albo dwie akcje sponsorowane. I może przyszedł do mnie na czat parę razy się przywitał. Jakby to. Jak nie chcę mówić, że to jest, jakby. Yy, wiecie. Że to. Nie, to ja nie mam nic z nim wspólnego. Ale ja autentycznie, nawet jakbym chciał mieć coś wspólnego, to, to nie. To no. <laughs> Więc. Yy, no i Ewron ma więcej mount Znaczy, powiem tak. Jeżeli Ewron wiedział o tym wszystkim, no to strasznie ciulowo, dlatego że to jest tak zwany enabling, czyli pozwalanie na tego typu zachowanie, i nie, nie ten. Nawet to, że gościu stracił moda i dostał vip w zamian. To już jest w ogóle dla mnie przesłane. Nawet patrząc na to tutaj. Tutaj, jakbym ja coś takiego dostał, że jeden z was takie coś robi. Kurwa, czat, alarm byłby włączany. Waliłbym w alarm. Byłoby po prostu alarm. I autentycznie by halo, słucham, policja, autentycznie, zgłosiłbym was, kurwa, na policję. Kurwa, na policję, podpierdolę wam od razu. Więc jakby za coś takiego, sorry, ale zrobiłbym wszystko, żeby pomóc tej dziewczynie, czy temu chłopakowi, który doświadczyłby coś takiego, żeby pomóc mu w takiej sytuacji. A nie, że kurde, on tutaj, tego tak, protokół 60, tak jest, protokół 60, on został wipa na jeden dzień, bo czeka, bo... Czekał Ewron na wyjaśnienia. Ale jakie tu wyjaśnienia? Co tu trzeba wyjaśniać? Wyjaśnienie nie dostał i gdyby dostał,. Ale jakie wyjaśnienia? Co to znaczy? Stary. Jakie wyjaśnienie? Znaczy, no dobra, znaczy chodzi o to, że Ewron nie jest jakąkolwiek instytucją prawną, aby móc wymagać od niego, że tak to powiem, jakiegoś yy, takiego, wiecie, to to zastanowi się, kurwa, tu ma ława przysięgłych, kurwa tu zadecyduje, nie, no, takie rzeczy to raczej powinien sąda, bo policja robić, a, a ty, on jego zadaniem jest jak najszybsze, powiedziałbym, prewencyjne działanie. Czyli po prostu danie banaj i, i pomóc tej osobie, po prostu nawet yy, na duchu podnieść, nie, duchu podnieść, kurwa, nawet jakby podbudować i jakby taką, wiecie, zachęcić tą dziewczynę, że pójść gdzieś tam do tego, tu pomóc i tak dalej, i tak dalej, nie? O, o to chodzi. Gości powinien zostać wykluczony absolutnie od razu. Yy, jakby, I co to za wytłumaczenie miało być? Co ten gości miał odpowiedzieć tutaj? A, wiesz, no, znowu zachlałem rano, ale wstałem rano, to się nazywa odpowiedzialność. a. Uh, uh po jednym Jeszcze tego a Miałem czego pokazać. Proszę bardzo, licho Więc sorry, ale kurde, Evron trochę trochę popoga. Jakby robienie, zamiatanie tego pod dywan. Na zasadzie takiej, że yy, że że a to nie moja ten, to niech ona se pójdzie, to ona miała tam. To to nie jest tak, jakby ja myślę, że trochę trochę jakby nawet nie tyle, że to nie jest tak, że to jest współudział, ale jakby jego stream sprawił, że taka sytuacja się pojawiła, bo taka sytuacja mogłaby się nie pojawić, więc nie wiem ja osobiście czułbym się w ten sposób, że jeżeli coś takiego działoby się na moim czacie. To, jakby, może nie tyle bym się czuł trochę lekko, tak w minimalnym stopniu nawet odpowiedzialny. Nawet nie odpowiedzialny, że to się stało, tylko że jakby w mo gdzieś na moim podwórku coś takiego się stało. Dlatego chcę pomóc posprzątać na swoim podwórku. I nie ma tutaj mowy o niczym takim takim podejściu, że, a wy, i idźcie tam na policję, czy coś. Tylko starałbym się pomóc. Powiem więcej, no, jakby miałem jedną taką sytuację z, z wicem Jednym takim. Ee... Już teraz z tego co wiem chyba jest ok. Natomiast była taka sytuacja, gdzie no była bardzo niepokojąca sytuacja. Dostałem cynk. I spędziłem pół dnia na, na próbie zlokalizowania mniej więcej co, jak, gdzie, kiedy. Pisałem gdzieś tam do i do Twitcha, i na jakieś, nawet zadzwoniłem na jakieś różnego rodzaju infolinie, na jakieś tego i tak dalej. Więc jakby pół dnia, żeby gdzieś tam dotrzeć do ten. I później spędziliśmy i trochę porozmawialiśmy sobie z tą osobą, bo tam były jakieś problemy i teraz mam nadzieję, jakby już jest, jest ok. Ale, ale jakby trochę trochę mógłbym mieć w dupie na zasadzie, a co mnie to tam obchodzi, ten. Ale to tak, tak nie działa, no kurwa, no jakby trochę trzeba się coś troszczyć lekko, nie? Ale Evron to hu... nie, ja nie chcę oceniać, czy Ewron jest headem, czy nie, nie wiem. Wiem, że ma po prostu community bardzo młode i jakby jedno co wiem, to niezależnie jak, jak jesteś, to z kim, z kim przystajesz, takim się stajesz, trochę tak jest i jakby chłoniesz nieco tą atmosferę twojego streama. Więc jeżeli otaczasz się, kurde, dziećmi i jakby robisz content dla dzieci, to trochę zaczynasz dziecić takie, takie mam wrażenie. No to jest taka, taka specyfika, bym powiedział. To że nie, nie chodzi o to, że o to tak samo nauczyciele powinni. Tylko tam jest inna zupełnie relacja. On, on ma bawić dzieci. Tak? On ma bawić dzieci swoim kontentem. Więc jeżeli bawi dzieci, to, to musi wiedzieć, co te dzieci lubią, nie? Więc, więc tego. Więc to tak to jest. Ciężki temat ten, karania typków, co dobierałem się do małolatów. Kiedyś mówiłeś, że lightowe więzienia, jak wakacje, może by miały sens, bo resocjalizacja, zakrzywdzenie dzieci, też byś ten. Właśnie, Grzesław, chodzi, wiesz co, bo mi tutaj temat dotyczył zupełnie czego innego. Temat dotyczył tutaj tego, że jeżeli ktoś jest skazywany, no nie? Bo to jest, oglądałem jakiś tam dokument, jakiś tam temat mnie totalnie zainteresował i nie chodziło mi o to, żeby robić lightowe więzienia, tylko chodzi o to, że jeżeli osadzamy kogoś w więzieniu, za nawet ciężkie rzeczy, ciężkie przestępstwa, i kiedyś ta osoba wyjdzie. Kiedyś ta osoba wyjdzie. 25 lat, za 20 lat, 10 lat, 15 Ta osoba wyjdzie, która nie wiem, zabiła kogoś, zgwałciła kurwa kogoś i tak dalej. Ta osoba wyjdzie, I jeżeli nie ma dożywocia, wyjdzie. I teraz, jeżeli wyjdzie z tego więzienia, to czy ta osoba ma wyjść jeszcze bardziej, kurwa totalnie wiesz, skatowana, do tego stopnia, że, że później ta osoba pójdzie i zrobi to jeszcze raz na przykład, nie? Jakby, bo będzie tak po prostu skrzywiona, kurwa, mentalnie, dlatego, że będzie wykluczona ze wszystkiego, dlatego resocjalizacja ma, ma jakby trochę tego człowieka gdzieś tam przystosować, żeby on nie wyszedł i, kurwa, zrobił krzywdę. To jest bardzo trudny temat, dlatego, że możemy tutaj sypać, a jakby ktoś, twoje dziecko, tak tego, to byś chciał, żeby taki gość później wyszedł miał pracę? Właśnie i to, i to jest jakby balans, dlatego, wiecie, dlatego tutaj to jest trudny temat, nie? Ech, więc, e, więc Sytuacja tu zupełnie, czego innego Grzesław dotyczył, wiesz, tu trochę tego, ale, ale no wiecie, ubersanowienie, spierdalanie ludzi do albo pod kabień, a potem ta osoba wychodzi pod i nie wie, jak żyć, w więzieniu, nic nie było, no właśnie, no i później ci wychodzi taki gości, i robi jeszcze gorzej rzeczy, nie? Więc, więc no są przypadki, które są niereformowalne absolutnie, nie? Jest trochę oko za oko, ząb za ząb. Minusem tego rozwiązania jest właśnie to, co ty mówisz. Może wyjść gorsze. No właśnie o to chodzi, nie? Dlatego, dlatego tutaj mi nie chodzi o to, żeby a, róbmy kurwa resort, nie? Dla tych takich osób i zróbmy im kurwa po prostu, wiecie, spa i w ogóle niech leżą jak w hotelu. Tylko, tylko chodzi o to, żeby ten człowiek, jakby jak już tam ten poszedł poniósł odpowiedzialność i poczuł ciężar swojej od, odpowiedzialności, ale przy okazji, żeby też się trochę ten człowiek zreformował, a nie wyszedł kurwa jeszcze gorszy, nie. Więc tyle. Wie więzienie naprawdę jest przejebane. Ludzie, którzy wychodzą, raczej bardzo nie chcą tam wracać. No właśnie chodzi o to, że często ci ludzie po takim długim odczucie nawet może nie widzą innego, innej możliwości jak w funkcjonowaniu w tamtym środowisku, w którym żyli przez kurwa pół swojego życia. Więc jeżeli umiesz, nauczyłeś się przez całe życie praktycznie funkcjonować w, yy, w więzieniu, a później kurde nie wiem, yy, jak wychodzisz, to w zasadzie jest jeszcze gorzej, bo nie możesz znaleźć pracy, jesteś odrzucony przez społeczeństwo i tak dalej, tak dalej. No to w tym momencie kurde jakby powrót do więzienia. Nie jest jakby złą opcją, bo tylko tam potrafisz się odnaleźć, ile osób jest kurde, yy, które jak mają wyjść po 25 latach, samobójstwo popełniają czy coś, nie? Albo, albo jakieś tam inne rzeczy. Jak dla mnie kastracja to dobre rozwiązanie. No dobra, kastracja kastracja kastracją, to spoko. No, tylko, tylko to jest takie jakby nakleić, kurwa, plaster na rozciętą, kurwa, całą rękę, nie? Dlatego, że mimo wszystko dochodzi tutaj, to, kurwa, do gwałtu. No co z tego, że jak, kurwa... No jakby o tyle dobrze, o, o tyle dobrze gościu weźmie taką maulatę i jakby tam zaleje formę, to przynajmniej dziecka nie będzie. No i, i problem rozwiązany. No kastracja, no dobra. Jakby to, to nie rozwiązuje problemu, nie? To fa, faję uciąć, o. Ale no... No to nie jest, to jest ten, nie wiem, nie wiem. Ja to powiem no właśnie, no. Nie wiem, trudny temat, absolutnie, kurwa, trudny temat. Powiem tak, moje podsumowanie tej sprawy jest taki. Gościu, absolutnie na policję z typem i go, kurde, dojechać. Ewron, myślę, że powinien, kurde, ponieść odpowiedzialność pr po prostu. Nie wiem, nie jest, raczej nie sądzę, żeby poniósł jakąkolwiek inną odpowiedzialność, bo, bo... bo tak technicznie rzecz ujmując, to trochę nie należy to do jego obowiązków, z jednej strony. Wiecie, no ma swoje życie, ma jakieś tam rzeczy, gdzie się zajmuje, ale... Ja myślę, że PR-owo na pewno powinien ponieść, kurwa, klęskę, dlatego że, no, to jest dosyć duży red flag w momencie, kiedy nie reagujesz na coś takiego w twoim community. Prawie się zżygałem, kurwa. Prawie się zżygałem, jak o tym sobie myślę, nie? Przestalana sytuacja. Wardenga, gdzie jesteś? Ty, 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 Tragedia, tragedia. No, no i co zrobisz, no? no i co zrobisz? Jeśli się zrobisz, kurwa. Debile są i jest i będą, no i tyle no. A wiecie co jest najśmieszniejsze? No co, co jest? Sobie? No co jest śmieszne. To jest yy, ostatnim słowem jeszcze w tej sprawie. Dobrze. No raczej nie wiem czy śmieszne, w sumie smutne. Okej. Okay. Ja rozumiem jakiegoś chłopaka, faceta z tamtego community, który może tego nie zrozumieć, może nie być wystarczająco dojrzały, może jest za głupi po prostu, żeby zrozumieć, jak to poważna jest sprawa, jak generalnie to jest problematyczna i poważna sprawa. Ale mi jest, mi jest przykro za wszystkie dziewczyny z tamtej społeczności, które. Okay. Wytłumaczył to. Tak, tak, które tak będą Ragnarok, właśnie mówię. Drugą stronę, zamiast. Nie, wiedzie, nie wiedząc, że to mogłoby spotkać je, Że to one same mogły być taką ofiarą. To Ta jest dopiero smutne. Dobrze, Mandzio. Daję Ci łapkę w górę za, za przybliżenie mi tego tematu. Wy możecie w zasadzie mi dać łapkę w górę, jak wrzucę to kiedyś na Nexus Live. Ile to już trwa rok? Nie mam pojęcia. Dzień dobry, ile. moi drodzy. No, siema, siema, co tam kurwa? Wygląda jak, jak tego. Jak drwal Powaga. Daj mi za content stary, kurde nie, bo się okażesz pedofilem jeszcze i co będzie. Tak to jest Stinky Cheese, Ewron. Stinky cheese.